Dobra, ile odmierzać? No dawaj, dwa razy, tam trzy minuty. Dobra, proszę. Ale kurwa, ty czujesz się, ale to są kurwa ręce, ja pierdolę. Ale się... Siedny jest, nie? A, kurwa. Dobrze, dobrze. No. Tylko, kurwa, nóżki, nie no, to prawie dobrze. Dobrze, pierwsza runda jest rzepkowa, kurwa. Siła. Rzepkowa? Siła. 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 Ale ci... Kurwa, nosi. Dobrze, kurwa, zmęczę, o. Słuchajcie, go zmęczę. Ludzie go śleżą, kurwa, nie? I ja pierdolę! O kurwa, siła! O kurwa, raczej nogi! Ja pierdolę! Siła jeden, tak! O kurwa! Widziałeś? Gdzie? To było dobre ci, panie! Chodź, kurwa! Kurwa, nie, to się zmieni. Kurwa, głowę, zmęczę się! Dobra, na nóg, dobrze, upadł! Tu. Siatki. Do pieniędzy. Mamy. Siatka. Dobra. Kurwa. Silny jest. Ale wiesz, to 25 kilo różnicy też, nie? Janikowski... Nie tak, jak potem siadę, to jakby mnie traktor pchał, nie? Nie, no jak? No kurwa. A widziałeś to wyjście? Kurwa, dobrze. Brązowy medalista olimpijski, a nie ten. On zapasy to będzie miał lepsze niż Mamed nawet, nie? Wszystko. Tu jest poziom od środki, no. Tam do siatki. Tam do siatki. Czyli nie siłę. Trzeba wykorzystać technikę. Jeszcze do niego usiłować się nie jest. Nie robić kurwa z takim gościem i myślisz, że jesteś silny, a tak naprawdę nie jesteś. No. Chociaż nasz kurwa Konrad też tam coś. Co się dzieje? Co się dzieje? Kurwa, co się dzieje? Ja pierdolę! Ale żyć bym. Kontra się nie liczy. Zobacz. A, dobra. To jest rozrzewka, tak? No. Tak. 20 sekund. 20 sekund. 20 sekund. Dobra, zajmę się. Nie, no, za to. Dobra, czas! Minuta przerwy. Ale siła jest. Siła jest. Chciałem go podmęczyć. Kiedyś na przykład na zapas z tym Marcinem. Nie? Jest, ale patrzcie, łapki spuchły. Żółta wyszła. Kurwa. Nie, spuchły. Nawet się spodziewałeś. Bo się spodziłem. Dobrze. No. A trzecią minutę to bym leżał kurwa i zdychał. Kurwa siła! Siła jest! Kurwa! Siła jest nieziemska! Chuj, trzeba wstawać! Trzeba uciekać! Trzeba Kurwa.
Masa. No tu się uczepiłeś. Kurwa. Nie mam miejsca na tak wyjść. Stójka. Jaka stójka? Co żeś? Przegrałem. Jaki czas? 10. Kurwa, ale siła! Silnik! Dzik! Dzik! Zmęczył się. Powietrze? Pod chwilę zwołał. Dalej jest silny, nie? Masa robi swoje. Kurwa, to samo byle to nie zrobi takiego treningu, nie? No przecież to już trzeba być kozakiem. Nie, jeszcze dwie rundy i po 3 minuty można piecem iść. Daj się chwilę, po 3 minuty zostało. Cię uważam. Kurwa, z porteru zaczniemy, z kurwa, co? Tam. Kurwa, siła jest ogromna. Jak się położyłeś, to... Kurwa, nie zjadłem obiadu, bo tak na was godzinę czekam. Kurwa! Oj, kurwa! Chciałeś to mać. Stary, zapaś się, czy chwyt wam pokażę. No właśnie, żeby gość przestał oddychać. No pokaż. Dobra, już wam pokazuję. Czekaj, najpierw to bym zrobił duszę, nie? Ale chuj. Stary, dawaj, ci dużo z ciebie walczyć. Co? Daję ci robić. Nie, patrz. A teraz ja... Może dawaj, masz, no. Jedź. Dobra, patrz. 3, 2, 1, start. Jesteś gotowy? Ręka na brodę, żeby ci się odechciało. O kurwa, ten jest na brodę. Nie, super. Mimo możesz pokazać. Siła dzika. Poszł. Chciałem mu zrobić tak, bo mało. Czekaj, ja jeszcze coś chcę zobaczyć. Tylko mnie, poczekaj, żebyś mnie nie potłuk za bardzo, nie? Kurwa. Poczekaj. Żebyś mnie nie potłuk, bo ja nie dogrzany będę później wiesz, żeby tak nie chodził, nie? Dobrze. Patrz, ja chcę zobaczyć jedną rzecz. Na przykład, no nie? I próbuję kurwa. Ale widzisz, pach, no. Próbujesz mi siłowo przestawić. No. A jakbyś mi tylko, nie wiem, zastawił nogę. Gleby. Trochę chciałem zrobić w ten sposób, to ja nie wiem, jakby się bronić. Złapisz raz tak ręce. No. No. To samo, tylko zastaw mi nogę. Co? No. I co? Ale nie, postaw i zastaw. Postaw? Postaw i no. Zastaw, teraz pójdź na tą stronę. A, i tak? Nie wiem, jak się bronić, więc... Aha, i tak będzie. Jakbym tej nogi nie przełożył, to bym upadł. A ty chciałeś siłowo tu złapać i mnie przestawić. Podetnij go po prostu. Widzicie tą pierwszą taką akcję? Nie, bo mi powiedziałem. Widzicie tą pierwszą akcję, taką, którą zrobiłem i wytrąciłem go z równowagi? Dostaliśmy w tej gramze, ja mam tylko nie przechwycę. Tu próbowałem łapać uchwyt, nie mogłem, bo jakbym sobie złapał, to wtedy mógł inaczej trochę działać. Tak jak w zapasach trzymałem klamy, wiesz, mogłem biodrami podejść rzucać. Dlatego wykorzystałem to, że on się pchał na mnie i że jest bardzo silny, ale nie jest tak stabilny na nogach. Więc zrobiłem to, że zabrałem łopatkę mu w dół. Żeby on tej nogi nie przestawił, to automatycznie zostawiłem mu nogę, tylko zostawiłem ją w powietrzu. Zrobiłem tak. I on automatycznie nie miał jak mi przestawić. Ja sobie jego masą i jego pomocą on się wtedy przewrócił, nie? I zrobiłem to wykorzystując jego siłę. To się przydaje bardzo dobrze, jak właśnie lubisz grappling czy jiu-jitsu i do kontrolowania, do zdobywania pozycji, nie? Bo jesteś silny na tyle, żeby wypchać, przestawić gdzieś na przykład gościa i tak jak na mnie tam się położyłeś. To, że zmęczony to jedno, ale drugie to poczułem tą masę i ty, wiesz co, nie masz takiej nadmuchanej tej masy. Nie. Masz grubą kość i na przykład zawodnicy, którzy są tacy, wiesz, trochę nadmuchani, to są, generalnie wydają się, że są ciężcy, duży, ale są lecy jak piórko. Więc a kino akcji, kurwa, nie? Biegnie gość, kurwa, i prawo mówi, tu chce cię zajebać, a ty, o ja pierdolę, a ty łapisz go tutaj, kurwa, stój, stój! A nie, patrz mnie, kurwa, miałeś lecieć. Bo kurwa, ujrzeć po prostu kartofle i... Kino akcji, nie? Kino akcji. No, dziękuję. O, dziękuję ci bardzo. No, dziękuję, super. Tak wiesz, ty łamy, nogami chodźmy. Dzik jest dzikiem, pamiętajcie, dzik jest zły. Dzik ma ostre kły. Nie, ja tam nie lubię takich rzeczy. Ale przed tym na pewno jest też jakaś obrona, nie? Wiesz co, jak mi zapnęś, jak zdobiłbym na to tylko określono w takim dobrym, jakby z dużymi umiejętnościami, by się obronić.
Tylko, że teraz patrz, jak stoisz generalnie, to nie możemy, ty nie możesz stać jak flak i ja też nie będę stał jak flak. Więc ty musisz mnie troszeczkę jakby wciągać na siebie. O. Ale musisz to zrobić raz. Raz. O kurwa, ale pon. Ale to już takiego. Dokładnie. Powiem ci, nawet lepiej zrobisz to niż dzik. No ale co, no dzięki za lekcję, za trening. Dobrze, że się udało. Wszystko dobrego. No, pamiętajcie, dzik jest zły, dzik jest dobry i ma ostre kły. Dalej nam taką propozycję, bo...